Witam Was wszystkich serdecznie w 149 odcinku Przeglądu Newsów. Zaczynamy! Zaczniemy z przytupem. Podajże 8 marca została zapowiedziana gra Torgal. Dostaliśmy zwiastun CGI, który niewiele mówi jak będzie prezentować się gra, ale budzi ogromna nadzieję, że może w końcu Wiesiek dostanie godnego konkurenta. Za produkcją gry stoi polskie studio Mighty Koi i będzie to gra przygodowa z elementami RPG. Studio, to jak dobrze orientuje się, nie ma jeszcze w swoim portfolio żadnej gry. Przygotowują prócz Torgala jeszcze jeden projekt. Nie wróży to najlepiej, ale jestem pełen nadziei, że będzie lepiej niż Rodzimy Inkwizytor. Choć o to nie będzie trudno, bo niestety tytuł ten okazał się wyjątkowo słabą produkcją. I dla mnie zorientowanych, gra Torgal oparta jest na popularnej serii komiksów autorstwa Grzegorza Rosińskiego i Gina Van Hamma o tym samym tytule. Czekam na więcej informacji. Seria Far Cry 23 marca będzie obchodzić 20-lecie. To już minęło 20 lat od wydania pierwszej części. Ubisoft z tej okazji szykuje dla graczy przeceny gier z kolekcji Far Cry. Tak dla przypomnienia, pierwszą odsłonę stworzyło Krajtek znane głównie z Kryzisa. Studio to sprzedało pełne prawa do marki Ubisoftowi, które systematycznie wydawało kolejne części i powoli zażynając tę serię. 21 marca o godzinie 18 na kanale Ubisoft na platformie Twitch odbędzie się transmisja upamiętniająca tą okrągłą rocznicą. Niestety, podobno nie możemy spodziewać się na nie zapowiedzi nowego Far Cry'a. I kolejne plotki na temat PlayStation 5 Pro. Tym razem wyciekła specyfikacja konsoli podobno wprost od deweloperów, którzy mają już devkita. I tak. Pro dostanie ten sam procesor co podstawowa wersja konsoli, z tą różnicą, że otrzyma tryb Boost, który zwiększy wydajność o 10%. Pamięć będzie szybsza o około 28%. Pro ma oferować 33,5 teraflopa mocy, bazowa wersja ma 10,28 teraflopa. Dysk SSD ma mieć 1TB i jak wersja z NIM ma mieć odczepiany napęd. Pożyjemy, zobaczymy, co z tego wszystkiego okaże się prawdą. I kolejne plotki ze stajni Sony. Podobno japoński gigant wstrzymał produkcję w Gogli VR2 i czeka, aż sprzedadzą się już wyprodukowane egzemplarze. Co może nie być takie proste, bo gier na VR, jak nie było, tak nie ma. Dużą szansą na zwiększenie sprzedaży jest zapowiedziana kompatybilność Gogli Sony z systemami PC. I to już były ostatnie informacje w tym przeglądzie Newsów. Do usłyszenia.